No dokładnie, trochę się działo w święta, ale to będzie za chwilę. Bo najpierw, jak widzicie, mamy trochę newsów, a konkretnie nowe fotele. Nie tylko zadarzają autobusy, ale również pojawiają się już w tramwajach. Oraz co się stało w komunikacyjnym krótkim skrócie z 2021 roku. I jak będzie wyglądać Sylwestry z komunikacją warszawską. Zapadnięte studzienki nie z ZDM-em. No i oczywiście nowa warszawska średnica. Tak, kolejna średnica, kolejny węzeł kolejowy. I Symfonia Varsovia z nowym centrum. O tym nie tylko. W czwartek, 31 grudnia, ostatniego dnia 2021 roku. W Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj i życzę wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jak widzicie, mamy skarpetki, święta były. Mamy plakat nowy, spokojnie, stary cały czas jest i plakaty będą się teraz zmieniać w najbliższym czasie. Mamy też coś, co zobaczycie niedługo na kanale w styczniu, film z budowy tego budynku, bo ten to już był na kanale, więc mogliście go widzieć. I drobne bajery, które mi są potrzebne na zimę. Ale mniejsze z tym, bo przejdźmy do awarii wind na stacjach metra, bo one świąt nie obchodzą. Co prawda żadnej awarii nie ma. Ale modernizacje są aż 4, więc ratują nas tutaj w tej sytuacji tragicznej. A mianowicie pole mokotowskie, Ratusz Arsenał, dwie windy na stacji Ratusz Arsenał oraz Świętokrzyska są podczas modernizacji. Szczególnie Świętokrzyskie to jest w części M1. Następnie testowane są fotele. Tak, te, których ja na przykład bardzo nie lubię. Macie tutaj podgląd, jak one wyglądają. No nie powiedzcie mi, że one nie wyglądają jak faktycznie z tych Jelczów starych. No to jest powrót, po prostu, którego ja nie chcę mieć powrotu. Mieliśmy takie ładne, nowe fotele. Wygodne, mięciutkie. Znaczy nie jechałem jeszcze na tych, więc jeszcze nie mogę się w sumie ocenić ich. Ale ładne, mięciutkie i z ładną grafiką Warszawy z najważniejszymi obiektami, zabytkami i innymi rzeczami. I teraz coś takiego. Bez wyrazu, bez twarzy, bez niczego. No mi się to nie podoba. Oczywiście jest to ekologiczne i tak dalej, no ale jakoś to do mnie nie przemawia. Pojawiają się w Swingu. Z tego co tutaj widzę, to w dwóch tramwajach typu Swing faktycznie się pojawiły. No i zobaczymy. Ja jak wpadnę na nie w końcu, to zdam Wam recenzję, bo jestem ciekawy jak się faktycznie na nich jeździ. Kolejna informacja to jest POP na Pradze Południe. Już się pojawia na ulicy Grochowskiej 316×320. Oznacza to, że już faktycznie prawie cała siedziba już się tam przeniosła i tu mamy jakieś zdjęcie. Jakieś nowe miejsce, no, trochę to wygląda jakby było większe. A, zdjęcie się powiększa. My sobie powiększymy w ten sposób zdjęcie. No, nowy pop. Dawno nie było żadnych nowych popów. Na winnicy może by się przydał w sumie. Nowe pętle, przystanki i wiaty. Dobrze, przeczytam tutaj w dużym skrócie jakby na podsumowanie według WTP. Raport z 2021 roku, ale na początku, jeszcze stycznia, pewnie w pierwszym tygodniu, pojawi się mniejsza z 2021 rokiem, w którym podsumuje najważniejsze inwestycje, zmiany i nowości z poprzedniego roku, aktualnie, to dzisiaj jeszcze jest ostatni dzień, dzisiaj jest Sylwester i domyślam się, że część z Was będzie się dobrze bawić o północy, zresztą nie mówię, że ja nie. Ale no dobrze, co my tu mamy? Podsumowujemy sezon remontowo-budowlany. W 2021 roku rozpoczęliśmy budowę nowej pętli autobusowej na Woli. Zakończyliśmy budowę parkingu Parkuj i Jedź na Białęce. Tak, faktycznie, Parkuj i Jedź Żerań, ładny, nowy, z długim dojściem do PKP Żerań. Wybudowaliśmy 8 nowych przystanków, to się zgadza. Wyremontowaliśmy 18. Remonty były też na 8 pętlach autobusowych, to przyznaję. Na 17 stołecznych przystankach stanęły wiaty. No i jest też nowa pętla na winnicy, o czym nie możemy oczywiście zapomnieć. Co my tu mamy? Trwa budowa nowej pętli, nowe przystanki wybudowaliśmy także na Mokotowie. No i jest tego trochę faktycznie. Zakończyła się budowa parkingu Parkujecie, o tym wszystkim powiedziałem. Odświeżyliśmy kilka działających parków Jedź, Metro Stokłosy i Metro Ursus Niedźwiadek. Remonty, co my tu mamy? Zostały wyremontowane pętle autobusowe Aleksandrów, Chomiczówka, Cmentarz Wolski. Serio, odświeżyliście pętlę autobusową Cmentarz Wolski? Okej, niech im będzie, nie widziałem. Nowodwody. No nie wiem, jak na czym polegało ich odświeżenie tych pętli, bo z tych paru pętli czasami korzystam i tego odświeżenia zbytnio nie widziałem. Dobra, dawajcie hity. Osiedle Górczewska, Parkuj i Jedź, Aleja Krakowska, Wierteczna i Zielenia FSO. Jeżeli dla nich nowy rozkład stawienie to jest faktycznie remont, to chyba się dogadamy, ale no nie wiem, ja jakoś nie zaobserwowałem żadnych zmian na tych pętlach, przynajmniej moim osobistym zdaniem, chyba że autobus przyjeżdżałem o czasie, ale tego nie jestem w stanie sprawdzić. W przyszłym roku planujemy remont pętli autobusowej Witolin oraz 30 przystanków autobusowych na Rusynowej, Mokotowie, Bymowie, Woli Białęcej, Żoliborzu, Targówku, w Śródmieściu, Wawrze i we Włochach. Okej. Witaj w nowych miejscach. 17 wiat w nowych miejscach pojawiło się na stołecznych przystankach. Okej. Modernizujemy pierwszą linię metra, tu faktycznie po 26 latach też jest modernizacja. No i ogólnie też jest rozbudowana stacja M2. Ważnym zadaniem modernizacyjnym w tym roku, 2022 roku, będzie budowa 4 wind przy północnej głowicy stacji Metropole Mokotowskiej. I to na pewno będzie jakiś odcinek z Cykutem. Jeszcze nie wiem, czy jako warszawskie inwestycje, czy zapraszamy do metra. Chociaż zapraszamy do metra z pierwszej linii metra, to byłby na pewno hit. Ale dobrze, trochę się tutaj zwolniliśmy, już przyspieszamy. Szybciej autobusem na Mokotowie. Tak, w dużym skrócie, moim osobistym zdaniem, oczywiście jest subiektywnym. Wygląda to w następujący sposób, mianowicie WTP widzi, o, otworzyli POP, zmniejszyły się korki na Dolince Służewieckiej. Trzeba to naprawić, postawimy tam buspas. No i teraz są korki. Ponad 2 km nowego buspasa dla autobusów powstanie już niebawem na ulicy Dolina Służewiecka i Aleja Generała Sikorskiego. Jest to możliwe dzięki utworzeniu trasy S2, który przejął znaczną część samochodów z tego ciągu ulic. No dobrze, no nie będę mówić, jakie to jest wspaniałe. Nowe przystanki i przejazdy dla rowerzystów. Okej, dobrze, to już brzmi lepiej. Przy okazji wprowadzimy udogodnienie dla pasażerów, poprawiając się warunki dla rowerzystów. Na skrzyżowaniu z ulicą Nowo-Udysynowską powstaną 2 brakujące przyjazdy dla rowerów. No, kolejne powstaną u zbiegu Alei Wilanowskiej, wymaga to jednak nieco większego zakresu robót i zostaną wykonane wiosną. Dobrze, już poczekamy na nowe ścieżki dowodowe, akurat na to mogę poczekać. To tak, jeszcze parę informacji jakby na Sylwestry, bo może oglądacie to przed Sylwestrem, a nie po, nie wiem. No to tak to wygląda następująco. W tych dniach będzie to wyglądać następująco w metrze. Metro będzie jeździć przez całą noc i to najprawdopodobniej dosyć nawet często. Natomiast faktycznie w nowy rok, w sobotę, będą mieścić według świątecznego rozkładu lub weekendowego, w zależności od tego, jaka to jest linia. Także możecie się spodziewać niespodziewanego właściwie. Chociaż to, że metro będzie iść przez całą noc, na pewno jest jakieś osiągnięcie, bo można w końcu skorzystać z metra oczywiście w nocy. Każdy by chciał, co nie? Jeszcze spóźnione życzenia od ZDM-u, o których ja nie powiedziałem. ZDM wysłał później życzenia, więc niestety nie miałem okazji wam ich przeczytać, ale poprzedniego odcinka. Pięknych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia życzy zespół ZDM. No i bardzo dobrze, ZDM też nam je życzy. Ale to nie koniec informacji od ZDM-u, bo jeszcze zostały wyremontowane i wyregulowane kolejne zapadnięte włazy i studzienki. Bardzo dobrze, jest ich coraz więcej. Nie będę mówić, jak to działa, bo mówimy o tym już nie jeden raz, to jest 7 kroków. Robię to bardzo szybko w weekendy. No i dzięki temu mamy też trochę lepiej to poprawione. Zostało 166 takich urządzeń wyregulowanych i naprawionych. Kolejne informacje to nielegalne reklamy. No i tak, likwidujemy nielegalne reklamy. Ponad 12 000 kontroli i 500 usuniętych nielegalnych nośników. To dosyć dużo, bym powiedział. Nielegalne reklamy to zmiana naszych dróg. Dlatego regularnie kontrolujemy pas drogowy i sprawdzamy, czy usytuowane w nim nośniki mają zezwolenie. W 2021 roku od stycznia do listopada włącznie nasi pracownicy przeprowadzili ponad 12 000 kontroli i usunęli ponad 500 nieprzepisowych banerów, billboardów czy tablic. Mamy parę zdjęć, to sobie oceniajmy. No tu mamy pierwsze to, ja pamiętam tutaj, jak opisywałem to, że jak robił zdjęcie, to jak był baner, to jeszcze tutaj ta reklama, to faktycznie była zielona trawa, jednakże kiedy ZDM go wywalił, to się zrobiła też żółta. To tak, to pamiętam jeszcze z tych czasów. Mamy, to jest jedna z moich ulubionych. Faktycznie wywalenie takiego wielkiego słupa, to bym chciał zobaczyć tę akcję od ZDM-u, to musiało być coś pięknego. Kolejny tutaj ważny element to jest to, iż faktycznie no ten znak zniknął bez dużych w sumie zmian w ubytków tutaj na wierzchni. Ciekawe ile zarabią na tym. Kolejny to jest dosyć duży już tutaj pod Biedrą. Zobaczcie, tutaj jeden tu taki. Czy tutaj widzimy jakieś większe zmiany? No ewidentnie jak stąd wyjęli ten znak, to tutaj jest bardziej mokro, ale nie wiem czy to miałoby na pewno jakieś połączenie. I co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze jeden taki agresywny, zobaczcie, bezpośrednio przed wjazdem. I ewidentnie widać, że jak już mogli zdjąć ten cały znak, to też ładnie skusili trawkę. Dobrze, no to faktycznie ładnie, ale raport nielegalnych reklam z całego roku jeszcze się szykuje, więc spokojnie na to też możecie czekać. Swoją dziś, z tego co pamiętam i że kojarzę, mamy 79 odcinek z Mniejsza z tym, co oznacza, iż trochę tych odcinków już było i pierwszy w nowym roku, czyli najprawdopodobniej podsumowanie, będzie odcinkiem 80. Trochę specjalny. Ciekawe co będzie z okazji 100 odcinka. Nie wiem, z kutem będzie. Sygnalizacja na skrzyżowaniu Aleja Kęzy, Bartorka i Surowieckiego zmodernizowana. Nowe sygnalizacje świetne. Czyli ZDM-uje, tutaj jest ruch płynniejszy, w teorii przynajmniej. No i teraz kolejny niestety długi temat, a to miało być krótkie, mniejsza z tym przed Sylwestrem. PKP PLK zamawiają studium dla rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego i nowych średnic. No i tak, przy tym w bardzo dużym skrócie PKP PLK ogłosiło przetarg na opracowanie studium planistycznego rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej. To rozwinięcie założenie masterplanu przyjętego prawie 3 lata temu. Dokumenty powstaną w ciągu 3,5 roku. Ja nie mogę. To jeszcze nie wiem, czy ja już tutaj kanał będę prowadzić. 3,5 roku. Co to jest? Dobrze. No tak, to jest bardzo wielki plan, jak domyślam się. Dodatkowe pary torów i nowe linie średnicowe. Zamawiający zdefiniuje szereg opcji inwestycyjnych, które mają znaleźć się odzwierciedlenie w analizach wariantów rozbudowy infrastruktury. Po pierwsze to dobudowa dodatkowej pary torów dla rozdzielenia ruchu aglomeracyjnego, dalekobieżnego i towarowego poza trasami, dla których już zlecono analizy, m.in. no tu trochę takich teraz mamy już faktycznie, które powoli powstają, w tym Warszawa Główna Towarowa, Warszawa Gdańska. PKP PLK zaznacza, że odcinki rozbudowy mogą być krótsze lub dłuższe w zależności od wyników analizy. Pod uwagę zostaną wzięte nowe linie średnicowe w relacjach. Uwaga, to są hity. To są po prostu hity. Warszawa Wileńska, Warszawa Główna. Kolejny łącznik to Warszawa Wileńska, Warszawa Służewiec, Warszawa Gdańska. Nie, Warszawa Wileńska, Warszawa Służewiec. Ktoś naprawdę ma fantazję tam w tym PKP PLK. Warszawa Gdańska, Warszawa Służewiec. No to nie jest jeszcze jakąś wielką fantazją, ale tu wszystkie te odcinki, o których mówię, będą pod ziemią, miałyby powstawać. Nie mówię, że nie były potrzebne, ale fantazja. Oraz trzecia para torów na odcinku Warszawa Zachodnia. O, to i to by się przydało. Warszawa Zachodnia, Centralna Wschodnia. To by było dobre. Korytarze te mogą być wykorzystane albo w ruchu aglomeracyjnym, albo dalekobieżnym, albo mieszanym. Określenie funkcji nastąpi w ramach zleconego studium. PKP PLK proponuje wstępne lokalizacje podziemnych stacji przystanków. Wykonawca dokona analizy i możliwości i zasadności budowy przystanków w rejonie. Warszawa Domaniewska na skrzyżowaniu ulicy Domaniewskiej i Wołowskiej lub Domaniewskiej i Postępu, czyli w samym środku zagłębia Mordoru. No, nie byłoby to złe. No dobra. W sumie Warszawa Rakowiec, przystanek pod ulicą Wołowską, umożliwiający przesiadki do komunikacji tramwajowej w kierunku do Wilanowa i Dworca Zachodniego w ramach przyszłej linii tramwajowej Dworzec Zachodni Wilanów. To są te przystanki kolejowe w tym tunelu. GUS. Wyobraźcie sobie pociąg przy GUS-ie, jakoś trochę nie, umożliwiający przesiadki do autobusów na trasie łazienkowskiej. Dworzec Centralny, podziemny przystanek zapewniający przesiadki do pociągów dalekobieżnych oraz sygnalnych, a także zapewniający dojazd do centrum. Rondo ONZ, ale mają fantazję, umożliwiający przesiadkę do M2. Rondo Radosława, umożliwiający przesiadkę do komunikacji tramwajowej w kierunku Bielan. Metro Ratuszyńska, umożliwiający przesiadkę do M1. Warszawa Wileńska, zakłada się zagłębienie tej stacji oraz zapewnienie jak najkrótszej drogi dojścia do drugiej linii metra. No faktycznie teraz się trochę idzie, ale wystarczyłoby według mnie znieść, znaczy pomijając to, że zniesienie całego dworca wileńskiego na dół, czyli na poziom -1, no ma pewne problemy, bo po drodze jest M2 i żeby faktycznie pociągi pojechały dalej, to ta stacja kolejowa musiała być co najmniej na poziomie -3 i musiałyby pociągi jechać pod M2. I gdyby nawet były w takiej lokalizacji, to ta stacja spokojnie wystarczyłoby, żeby było bezpośrednie przejście do metra pod ziemią, to by już wystarczyło, jeżeli chodzi o szybką komunikację. Jednakże jest mały haczyk. Aby zrobić i cokolwiek kombinować przy tej stacji, trzeba wyburzyć całkowicie Galerię Wileńską, a to dosyć duża galeria. Oczywiście jest też szereg nowych linii kolejowych i tak dalej. O konkretach, jeśli chcecie sprawdzić sobie i poczytać, wejdźcie na stronę transportu publicznego, tutaj macie linki. Teraz w karcie i w opisie. Tak, bardzo lubię, jak to w montażu muszę dodawać później. Żadne miasto nie udźwignie samobudowy metra, tak mówi nasz prezydent Warszawy. Warszawa, przygotowując się do zbudowy metra, liczy na fundusze unijne i przychyla oko rządzących. Żadna stolica nigdzie na świecie nie jest w stanie sama udźwignąć tego typu inwestycji. Nawet Viktor Orban dał pieniądze na metro w Budapeszcie, mimo tego, że sama sytuacja polityczna jest jeszcze bardziej napięta. Mówi Rafał Trzaskowski. Zapewnia też, że miasto życzliwym okiem patrzy na tramwaje. O, to dobrze. Prezydent w obecnej sytuacji nie wyklucza też podwyżek cen biletów. No niedobrze. Co to ma być, że mają być podwyżki cen biletów? Jakby... Zresztą trudną sytuacją finansową wielu przewoźników, w tym kolejowych, podniosło bądź podnosi ceny biletów. Czy gdyż tu w Warszawie dyskutujemy o tym w normalnych warunkach kosztów funkcjonowania komunikacji są pokrywane w 2/3 z budżetu, 1/3 z biletów. Dzisiaj w związku z epidemią udział biletów zmalał do 21%. Mam nadzieję, że wskaźnik wróci do poprzedniego poziomu, ale stawia nas to w trudnej sytuacji. Kiedyś, gdybyśmy powiedzieli, że chcemy podwyższyć bilety o wskaźnik inflacji, spotkałoby się to ze zrozumieniem. Dziś jednak inflacja to 8%. No dobra, nie będę tyle mówić. Najprawdopodobniej w nowym roku bilety 20-minutowe mogą zniknąć. To tak w dużym skrócie. Kolejne informacje to Symfonia Varsovia. Wydłuża przetarg na generalnego wykonawcę pierwszej części inwestycji i to jest faktycznie nowy, pełen obiekt przy ulicy Grochowskiej 272. Ogromny, piękny, przepiękny. Jak faktycznie powstanie to będzie... Ja tam będę chodzić po prostu. Jak rzadko jestem na tego typu wydarzeniach, ale jakby był ten budynek, to dla samego tego budynku, żeby zacząć, więc Symfonia Varsovia tutaj jest wspaniała, to bym chodził o wiele częściej niż teraz. Kolejne to mamy jeden sondaż z Mniejsza Z tym, czyli jak zamierzasz spędzić Sylwestra tegorocznego. Mamy aż 740 głosów, to jest chyba hit na skalę Mniejsza Z tym. Tyle głosów chyba nigdy nie było, jak mi się wydaje. No i co my tu możemy zobaczyć? Po pierwsze, że większość z Was spędzi go z rodziną, bo aż 31%. Kolejnym na 29% plasowało się ze znajomymi, samemu aż 18%, no samemu trochę szkoda. I później porówno po 11% we dwie osoby i jeszcze nie wiem. Chociaż jeszcze nie wiem, w dniu Sylwestra to pewnie będzie hit. No dobrze, tak wyglądał sondaż. Na koniec jeszcze, zanim przyjdę do mojej standardowej gadki na sam koniec, powiem Wam, że na początku też roku będzie podsumowanie, może nie jest z całego roku, a ogólnie z całej działalności mojego serwera na Discordzie, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Link do niego macie w opisie i teraz w karcie. Aby zrobić film ze wszystkich memów ze mną i z Cykuta, czy ogólnie komunikacyjnych, które się pojawiały na bezpośrednio moim Serwerzy Nielicka rodzi Awizolandia. Tam jest w specjalnej dokładce memy i fanarty, z nich będę wybierać najciekawsze i pojawi się z nich pełen film. To będę trochę w formie Mniejsza z tym, czyli ja też na fotelu, i będę opowiadać o różnych memach, ma jakieś odniesienie do nich i inne rzeczy. Także sądzę, że to będzie dosyć ciekawy materiał, który też już od dawna dosyć zapowiadam i w końcu trzeba go zrealizować. A okres początku stycznia jest idealny, bo ja nie będę się pewnie dużo ruszać z domu, a coś chcę, żebyście mieli jakieś filmy, więc to będzie dobre wykorzystanie tego momentu. Przy okazji też chwilę sobie odpocznę. Przez pierwsze 2 dni to ja pewnie w nowym roku będę leżeć. Tak dosłownie leżeć. Przecież w sobotę to na pewno nie będę leżeć. No ale dobrze. To było na tyle z tego Mniejsza z tym. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze dziś wieczorem się pojawi, coś tu miga, jakieś światło, materiał z życzeniami ode mnie, od Cykuta, noworocznymi, ale ja już wam w tym momencie życzę jak najlepszego 2022. I z największych hitów i nowości, jakie na pewno się pojawią w tym nowym roku, to jest to, iż zostaną otwarte 2 odcinki Metra, i na Brudnie, i na Bemowie, a to jest na pewno wielka nowina. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I kolejne normalne Mniejsza z tym pojawi się już standardowo w sobotę 8 stycznia 2022 roku. Wcześniej będzie jeszcze mniejsza z 2021 rokiem, ale to za chwilę. Cześć!